Dlaczego to tak? Oj, witam pana Pejtryka. Pejtryk to chyba bardziej takie. Co pan tu, panie Pejtryk, zasuwa? Cóż to jest za debiut? El-Szada. Pan Pejtryk gra debiut El-Szada ze mną. To mi się udało. Nie ma koniś G4 póki co. No nie, no panie Pejtryk, jak tak można kaleczyć sztukę? Jak tak można kaleczyć sztukę? Dwa punkty puścić jednym ruchem. To oglądał ligę streamerską rosyjskojęzycznych zawodników. Panie Rysiu, oglądał pan Uławieczkina? Nie można grać E5 przy gońcu tam. No gońca chcę jeszcze zbić. Jakie wrażenia? Uławieczkin pięknie grał. Chyba trzeba zroszować. Póki co zroszuję. Piękna szachistka zebrała tłum arcymistrzów. Są pewne hipotezy, jakich dobierała, ale to... A, tu mnie pan dźgnął. Ładnie to tak. No nie, no co za człowiek. Ja do niego z sercem. Ja z sercem, a on mi tak. O, jeszcze źle zagrałem. Ajajajajaj. To nie tak być miało. Trzeba było bić wieżą hetmana. Moroziewicz się wycofał. Karina się wycofała. Chociaż hetmana wymienię. Bez hetmanów przeciwnik mnie chce zamatować. Strasznie wręcz. No bronię się. I wysoko też była druga piękna szachmatistka. Mnóstwo arcymistrzów zagrało. Coś pięknego. I panie Rysiu, to dobrze, że ci arcymistrzowie przyszli, którzy... No, o, mam dwa piony za figur. No to jeszcze żyję. Jeszcze żyję. No ale jak nie widziałem, że zbiłem gońca z szachem, to ślepy jestem. A nie, no to potem jak wieża zbiła, to musiałem się zasłonić. Oj, jaki ja ślepy jestem. O, i skoczek D4 mi tu zagrał, niedobry człowiek. No muszę go zbić, no co sobie będę żałował. Oj, nie mam gdzie odejść. Ajajajajajajajajaj. Nie mam gdzie odejść. Poddać trzeba. Zagrać nową, ładniejszą. Biją mnie z lewa i z prawa, jak to się mówi. O. Oj, oj, oj. Jak panu poszło na tej Krakowi, panie biceps? Jak panu poszło na tej Krakowi? Jeszcze wierzę, nie grają, goniec, trup, może królem pójdę do ataku. I tu bestia stoi. O. O. Może tak chociaż coś wygram. Sasza Gelman. By tu powiedzieć, Sasza Gelman. Muszę go zbić. Sasza Gelman jest jednym z bohaterów strony, jak ona się nazywała, Nadia, Lidia, Natalia Dikobrazowa. Jest jednym z bohaterów Natalii Dikobrazowej. Wezmę 2, 4, 6. 2 za pionka tylko. Ojej. Witam pana Piotra. No tu mnie chce zbić niedobry człowiek. A nie, a jak mogę nie dać, jak mi przyjdzie gońcem na przekątną? Ajajaj. Ajajaj. O! Co to było? A, przyspieszenie. No to ja przyspieszam. Piona nie podstawiłem. To ja przyspieszam. Po co te nerwy, panie Pejtryk? Miał pan wygraną. Pan Szachuś, to rozumiem. I ja też pana Szachusia. I hetmanka dorabiam w trymiga. I tu pan Szachuś. I tu jeszcze jeden. Oj, dziękuję panie Pejtry. Przepraszam pana.